7:50. Zaczynamy vlogowanie na ekranie, jak ja to nazywam. I co? I chłopaki moi poszli już do jeden przedszkola, drugi pojechał właśnie do pracy. Mam warkoczyki, wczoraj nakręciłam sobie warkoczyki, zrobiłam sobie warkoczyki na całej głowie. Oglądałam Masterchefa i strasznie mi się spodobała fryzura pani Ani. Tak właśnie miała jakby delikatnie pofalowany włos, ale ja mam coś wrażenie, że ona miała tak włosy jakby zwijane, wiecie, dookoła własnej osi, tak w rurkę i one właśnie zrobiły takie fajne, to nie były fale, ale fajnie to wyglądało, miała tak tutaj to spięte, opaska na włosach po prostu normalnie, aż mnie piorun szczelił, tak jak pozazdrościłam. I no mam nadzieję, że coś mi dzisiaj wyjdzie z tego. A tak poza tym też zmieniłam kolor włosów. Miałam iść do fryzjera, ale nie dotrwałam, bo między jednym farbowaniem a drugim farbowaniem byłoby 2 miesiące, tak, na pewno dwa, chyba nie wiem czy nie 2 miesiące, ponad nawet 2 miesiące. I po prostu moje włosy już były tak wyblakłe na końcach, tak po prostu sianowate, brzydko się już układały i nie wyglądało to za ciekawie. Poza tym stwierdziłam, że tak naprawdę nie byłam zadowolona do końca z tego koloru, który on mi zrobił, czyli ten taki rudawy. Fajnie wyglądał, jak już się wypukał troszkę, jak był taki jaśniejszy, ale na początku był za ciemny i po prostu pomyślałam sobie, on nie rozjaśnia w ogóle włosów. Ten fryzjer. I ja pomyślałam sobie, że jak pójdę do niego i on znowu mi wani jakiś taki ciemny kolor, to mnie tam trafi na tym krześle i 9 dych zapłacę za samo farbowanie. Dlatego też stwierdziłam, że idę do drogerii, kupuję farbę i kupiłam. I tak wygląda, widzicie, na odrostach, możecie sobie zobaczyć. Takie jaśniejsze są, tak wiecie, no nie wyszło to może tak bardzo równomiernie, ale powiem wam, że kolor mi się podoba. I kupiłam znowu olię od Garniera i to jest kolor chyba blond. Sam blond bez niczego innego w nazwie. Także tyle o włosach, później zobaczymy co mi wyjdzie z tego. Może jakieś fajne fale, no mam nadzieję. Nie będę tego rozczesywała tak mocno, żeby właśnie zrobiło się siano. I ja sobie szykuję, widzicie, śniadanko. Poszły mi stąd. Kurczę, mam normalnie jakąś inwazję tutaj tych muszek owocowych. Ja nie wiem w ogóle. Już wszystko sprzątamy, wszystko po prostu zabieramy, żeby nie miały do czego się czepić, one dalej. Żeby do bułki zwykle się czepiły. Aha, i co? Chcę bułkę chyba. Najpierw myślałam bułkę z dżemem, właśnie jakimś i mleczko do tego. Później sobie myślałam, że zrobię z pasztecikiem sobie i jakieś ogóreczki do tego. Ale po ogórkach będę miała zgagę, więc chyba na śniadanie sobie zafunduję bułunię i dżemik i mleczko. No zobaczymy, co ja w ogóle zrobię. Także to sobie na pewno naszykuję. O, jakie niebieskie światło. Widzicie, a tu idę dalej, już jest inne. No jaka jestem silna. Dobra, to ja sobie lecę szykować śniadanko. I zaraz do was wracam. No teraz ty możesz coś powiedzieć. No dobra, uciekaj. Uciekaj, nie dostaniesz bułki. Koniec, nie wolno. Nie wolno Frankiemu, nie wolno. Nie. Grzeczny bądź. No grzeczny bądź. Nie. Zjadłeś już śniadanie dzisiaj? Zjadłeś już? Zjadłeś już śniadanie? Tak? Dobre było śniadanie? Tak? Dobre było śniadanie? No dziu. Dobra, Franki. Słuchajcie, bo Franki mi tutaj chce ukraść bułkę. Muszę go jakoś stąd... Idź na balkon. Gdzie... Wiesiu jedzie. Wiesiu. Gdzie Wiesiu? Gdzie jest Wiesiu, Franki? Wiesiu. No i tak, już nagrywałam tą część, ale właśnie powiedziałam do Frankiego hej, łobuzie. I stwierdziłam, że nie, że zaprzestaję nagrywania tej właśnie części i po prostu zaprzestaję, włączyłam kamerę. Wskazywałam tam ten kawałek, cały czas się nie trwał długo, także nieźle. Dlaczego? A to dlatego, że właśnie hej, łobuzie, taki zwrot obrali Karolina ze stylizacji i Edariusz. Pod ostatnim vlogiem jedna z was, życzliwa osoba, ja tak twierdzę, napisała mi, że tak parodiuje Szusz, że po prostu szok. No oczywiście to nie jest cytat, ale napisała właśnie, że parodiuje Szusz. Ja po prostu dostałam chyba ciśnienia 200. Nie cierpię, po prostu nie cierpię, jeśli ktoś mi zarzuca coś, co nie jest prawdą. A tak naprawdę ja nie mogę się z tego wybronić. I powiem wam szczerze, że takie komentarze są dla mnie najbardziej obraźliwe. Jeżeli właśnie ktoś mi pisze, że
albo kogoś udaję, albo że jestem sztuczna, albo że po prostu właśnie kogoś parodiuję. Naprawdę tych komentarzy mam bardzo niewiele, bo ja od samego początku obrałam taką drogę, że jestem sobą, że nikogo nie udaję, nie będę tutaj, wiecie, mówiła uczyła się jakiejś poprawnej polszczyzny i tak dalej. Od początku jestem sobą, mam jakiś taki specyficzny, specyficznie mówię, szybko też oddycham, więc myślę, że to nie jest jakieś takie do skopiowania. I ja też obrałam właśnie taką drogę bycia po prostu sobą, żeby nie udawać przed wami, bo ja jestem zdania, że fałsz, jakieś tam kłamstwo i tak wyjdzie, czy prędzej, czy później. Dlatego też zawsze byłam sobą i po prostu jak ktoś mi pisze, że ja kogoś udaję albo kogoś naśladuję, to no nie mogę tego znieść, nie mogę tego znieść, bo to jest dla mnie po prostu obraźliwe. I proszę was, nie piszcie mi takich komentarzy, bo to, że ja nagrywam vlogi tak jak Szusz, że pokazuję wam, mówię do was o jakichś tam różnych tematach, to nie jest od razu znak dla was, że ja ją naśladuję czy paryduję. Albo jak gdzieś tam jakieś zrobię kciuki, pokazywam, to ktoś mi napisał, że robię jak Marta MS Donczelita. I naprawdę dla mnie to jest chore, bo tak naprawdę ja bym nie mogła ani kciuków pokazać, ani papa, no bo tak robi pół po prostu i dziewczyn, które nagrywają filmiki. Także naprawdę proszę was, zachowajcie zdrowy rozsądek. Ja oczywiście szanuję Szusz, jest bardzo fajną kobietą, bardzo spokojną. Myślę, że jakbym się z nią spotkała na żywo, miałybyśmy o czym rozmawiać, bo naprawdę to jest taka życiowa dziewczyna, ale no jej sposób mówienia, jej sposób bycia jest dla mnie taki troszeczkę za spokojny. Jestem po prostu za szybką osobą i chyba bym, naśladując ją, jakby to już nazywacie, po prostu wydaje mi się, że byłabym, nie potrafiłabym, bo byłoby to po prostu dla mnie zbyt trudne, ja jestem za szybka. Bardzo ją lubię, bardzo ją szanuję, ale nie jest ona dla mnie ideałem, nie jest ona dla mnie kimś, kogo mogłabym naśladować i kogo bym chciała naśladować. Także błagam, błagam, nie róbcie mi tego. Franki Łobuz. O, widzicie? Dobra, Franki niedobruch. Aha, i co ogarniam śniadanie? Już zobaczcie, jaka byłam głodna, że musiałam zjeść. Także kubek mleczka i, jak mówiłam, wybrałam jednak ten dżemik. Ja już po prostu mówię sama sobie, obiecuję, że idę na jakąś dietę, ale oczywiście nie odchudzającą, broń Boże, tylko ze względu na mój żołądek, bo ja mam problemy i z żołądkiem, i z jelitami i powinnam właśnie jeść takie lekkie rzeczy, ale naprawdę pracując w sklepie pełnym po prostu słodyczy, chipsów i tak dalej, tego jest 1 200 000, po prostu no nie da się nie jeść. Także zawsze na coś się skuszę i później mój żołądek niestety cierpi. A ja razem z nim, nie? Także kochani, tu już powoli będę ogarniała też internet. Okna są pootwierane wszędzie. Zobaczcie, jakie mam piękne okna przez psa. On mi tak zawsze wyliże to okno, że po prostu jest w ogóle szok. Także okno pootwierane. Ja w ogóle pierwsze, co robię rano, to od razu otwieram okna. Zima, nie zima, lato, nie lato. Muszą być okna otwarte, żeby był przewiew w każdym pokoju, w kuchni, w sypialni. W dużym pokoju i w Aleksa pokoju zawsze mam otwarte okna, wietrze po prostu z nocy to wszystko. I następną rzecz, którą robię, to jest zamiatanie. Ja po prostu sobie nie wyobrażam nie zamieść domu z rana, bo pies wnosi piach, Alex też po prostu jak wyjdzie na dwór, to przychodzi z piaskownicą w butach i ja mam wszędzie nie dość, że sieść, to też piach i po prostu od razu pierwsze, co robię, to właśnie zamiatam. I też już zwalczyłam dzisiaj z miodą, także mam już zamiecione, mam już czyściutko, świeże powietrze tutaj jest, piękny dzień się zapowiada, także super sprawa. Także dom jest ogarnięty, śniadanie ogarniam, siadam zaraz do nagrywania i nagrywania, Boże, sprawdzania wszystkiego, nagrywania, no też nagrywam teraz w tej chwili. Ja myślałam, że może coś dzisiaj nagram dla was, ale chyba nie, chyba sobie odpuszczę, może nagram w czwartek dopiero, także no zobaczymy. I co kochani, i na razie to tyle. Będą się jeszcze odezwać. Mój ulubiony i ukochany bronzer, który ostatnio mi poleciłyście. Znaczy ja już o nim usłyszałam od Maksineczki, gdzieś tam u niej na kanale, on się przewinął. Ona właśnie mówiła, że to jest Inglot w numerze 505 i ona właśnie mówiła, że jest to taki chłodny odcień brązu. Ona, nie wiem, czy ona to mówiła przy okazji jakiegoś filmu o konturowaniu, o bronzerach, no nie wiem, w każdym razie wspominałam i zamówiłam sobie go na stronie Inglota, bo też mnie o to pytałyście. I on tam kosztuje, o, właśnie tego się najbardziej obawiam, że będzie mi spadał i coś mi się z nim stanie. Muszę sobie kupić koniecznie kasetkę. 24 zł chyba, a z przesyłką 10 zł przesyłka i widzicie, on się mieni i on ma drobinki. Jest dosyć dużo tych drobinek, ale powiem wam szczerze, że one są tak mocno zmielone, tak po prostu tutaj świetnie wbite w ten bronzer, że absolutnie to nie jest taki efekt brokatu. Wygląda to przepięknie i faktycznie może tutaj w tym świetle łazienkowym nie będzie tego widać, ale faktycznie to jest taki chłodny odcień, który po prostu ja ubóstwiam i wszelkie komentarze
opinie pozytywne na temat tego produktu po prostu są uzasadnione, ja się pod tym podpisuję i ja również uwielbiam ten bronzer i po prostu dla mnie jest numerem jeden w tej chwili i nasz romans będzie trwał na pewno długo. Patrzcie, jak się światło zmienia, jak człowiek wygląda w każdym świetle inaczej. Ogarnęłam się, jak widzicie. Zresztą, różnica jest strasznie kolosalna. Powiedzcie sami, naprawdę makijaż, kurczę, całkowicie zmienia twarz. Takie jesienne kolorki. Tutaj mam cień taki rdzawy ze Slika, ale niestety kamera przekłamuje kolor i niestety nie jest on taki rdzawy. Franki, ukradłeś coś, czy mi się zdaje? Chyba nie. Miałam was się zapytać co do prania, w sensie co do prasowania ciuchów. Ja tutaj właśnie dzisiaj ogarnęłam małą stertę, głównie Alexa rzeczy, właśnie takie bluzki, spodnie i tak dalej. I chciałam was się zapytać, jak to jest u was. Ja oglądałam tak, Perfekcyjna Pani Domu u kilku dziewczyn tutaj na YouTube i co się okazuje, nie każda prasuje pranie. Powiem wam szczerze, że dla mnie to jest nowość, dla mnie to jest duże zaskoczenie, absolutnie nie w negatywnym jakimś takim stopniu, tylko po prostu zdziwienie i takie po prostu zaskoczenie, że dziewczyny nie prasują prania, bo ja jestem z domu nauczona, że zawsze pranie prasowałyśmy. Mama prasowała, babcia prasowała, jak mama jeździła za granicę, to ja już byłam starsza i ja przejęłam te obowiązki i zawsze pranie u nas było prasowane. Oczywiście majtki, skarpetki nie, ale wszelkiego rodzaju bluzki, podkoszulki, bluzy, jakieś tam spodnie, dżinsy i tak dalej, wszystko było prasowane. I ja byłam mega zaskoczona, kiedy dziewczyny mówiły, że nie prasują. Oczywiście są takie materiały, które się nie gniotą i ja też takie posiadam i w swojej szafie, i Marcin w swoich ciuchach, ale no nie mamy aż tego tyle, żebyśmy mogli nie prasować prania, także u nas się pranie prasuje. Też nie jakoś bardzo wiecie na bieżąco, że mamy, wyciągam pranie, ściągam pranie z suszarki i od razu je prasuję. Nie, raczej jak już czegoś tam brakuje, to wtedy się tak mobilizuję. Ja mam strasznie dużo prania, wyciągając średnią, to myślę, że raz dziennie jedna pralka jest puszczana, bo czasami jest tak, że 2 dni pyra, później 3 pralki muszę puścić, także tak to wygląda. Dajcie mi znać, jak tam, jak to jest u was, jak wy to widzicie, może macie jakiś tam patent. Franki oczywiście już śpi na łóżku. Tu miałam wam pokazać, bo mówiłam wam ostatnio we vlogu, w ostatnim moim vlogu, że kupiłam sobie, zamówiłam lusterko, także tak wygląda lusterko z tej serii, jestem mega dumna, bardzo się cieszę, bardzo mi się podoba to lusterko i no ono tutaj ma taką półkę, oczywiście ta półka będzie tutaj, zamierzam kupić 2 takie wiklinowe kosze, jeden mniejszy, drugi większy i właśnie, hello, właśnie to tutaj będzie stało. Kupiłam sobie też takie dwa, jak to nazwać, to nie są wazony, takie pojemniki szklane w pepko za 9,99 i do tego właśnie dokupiłam te takie płatki wysuszone, one są perfumowane. Mam je około 2 tygodni i powiem wam szczerze, że nadal pachną. Tyle, że ból jest taki, że niestety owocówki, te takie małe muszki do tego lecą. Nie zawsze, ale coś czasami im się ubzdura. Także tak to wygląda. Jestem strasznie zadowolona z tej komody, jeszcze raz się powtórzę i właśnie od razu wam powiem, wczoraj robiłam sobie porządki w butach, już te letnie wyniosłam, zostawiłam sobie tylko jeszcze, bo mówią, że lato podobno wraca, sandałki, a tak to reszta już są takie buty, wiecie, cięższe, bardziej zimowe, już kozaki wyciągnęłam, także te z Chińczyka, te, które noszę zawsze i powiem wam szczerze, że żałuję, że nie mam w czarnym kolorze, bo takie są bardziej zobowiązujące, kupię chyba jakąś rudą apaszkę do tego, chustę i mam właśnie jeszcze rude kozaki, zamierzam sobie coś tam jeszcze dokupić właśnie na zimę i te chcę sobie jeszcze kupić w Pepco, są teraz za 19,99, a właśnie tematem butów, o, on fajnie się zamyka, nie trzeba trzaskać. Tematem butów, już wam pokazuję, jakie sobie buty zamówiłam. Wczoraj na Choice przeglądałam stronę Choice i jak zobaczyłam te buty, to po prostu jęzor mi zwisał do samej ziemi. Ja ogólnie zawsze marzyłam o Litach, ale nie mogłam nigdzie dostać je stacjonarne. Te, które wam pokazywałam teraz przed chwilą z Chińczyka, one są coś takie, ale właśnie podobne. Litopodobne, ale nie mogłam dostać ich stacjonarnie, a jak były, to były tak strasznie drogie, że po prostu nie było mnie na nie stać. Cena tutaj na tych na czole jest też nie jest jakaś niska, bo jest ogromnie wysoka, ale po prostu wyglądają one świetnie. Sami powiedzcie, w ogóle dajcie mi znać, co wy myślicie o tego typu butach. Mi się strasznie podobają, tyle, że troszeczkę te tutaj jety są takie zobowiązujące, takiego bardziej rockowego stylu, ja myślę. I tutaj właśnie dziewczyny też mają te buty w różnych stylizacjach, także super. No i wiecie, no jęzor mi zwisał do tej podłogi, sobie myślę, coś może poszukam. Teraz mam urodziny 15, więc na konto urodzin sobie już kupię. I zamówiłam w sklepie www.ryne.pl takie.
Dla mnie trudna sprawa, dlatego że ja mam wkładkę 25,5 i niestety jest to rozmiar aż 41 i nie każde buty tego typu były dostępne w takim rozmiarze. No i postawiłam na takie czarne, jeszcze zawsze one, zawsze zwykle są z drewnianymi tutaj obcasami, ale jakoś tak kurczę, czarne bardziej do mnie przemawiały. Tak wyglądają na pani, wydaje mi się, że fajnie, zgrabnie. Oczywiście pani zapewne ma 37, moje 41 pewnie będzie to... gorzej wyglądało, no ale cóż zrobić. One mają obcas 11 i koturn 5. Także tak wyglądają. Tu są też w wersji jasnej, też mi się podobają, ale takie sobie na razie te zamówiłam. Jeszcze jakieś kupię sobie takie długie chyba na płaskim i to tyle będzie z butów, także takie zamówiłam i one kosztowały 119,90. Także moi drodzy, tak to wygląda. Także buciki na konto, można by rzec, urodzin będą, zaopatrzę się w obuwie. Co ja miałam Wam jeszcze powiedzieć? Aha, już wiem, co miałam powiedzieć. Także będzie ta część bardzo długa. Zamierzam zrobić dla Was taką specjalną skrzynkę mailową, znaczy zrobić, założyć sobie, dlatego że mam maila takiego jednego ogólnego. Ja go zakładałam, miałam, nie wiem, 17, 16 lat, także kupę lat temu i wiecie, wciskałam, tam było pytanie o zainteresowania i po prostu wszystko, muzyka, filmy, rozrywka, uroda, makijaże, bla, 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 wszystkie możliwe reklamy. Nie wiedziałam, że to będą reklamy i po prostu na tą moją skrzynkę naprawdę jestem zawalana reklamami przeróżnego typu, od urody po środki odchudzające, po jakieś tam rzeczy do domu i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest tego mnóstwo. Jak ja otwieram skrzynkę pocztową, to naprawdę nie wiem, 80% to są właśnie reklamy, co mnie strasznie irytuje i myślę, że dla Was zrobię takiego specjalnego maila, gdzie będziecie mogły po prostu do mnie pisać na po prostu tylko i wyłącznie ten adres i tam będę wiedziała, że tylko i wyłącznie pokazują się Wasze jakieś tam wiadomości, bo zwykle jest tak na tym mailu teraz obecnym, że są jakieś wiadomości od Was, ale ja po prostu wciskam zawsze usuń i nie wiem, 30 pozycji mi się usuwa, ja oczywiście przelecę wzrokowo, czy nie ma tam żadnej wiadomości jakiejś takiej ważniejszej i często gęsto zdarza mi się niestety usunąć wiadomość, po prostu przypadkowo i nie odpowiadam Wam na tego maila, z czego Wy po prostu Wy pewnie jesteście niezadowoleni, także myślę, że to będzie taka najlepsza sprawa, ale to Was poinformuję w osobnym filmiku, żebyście były wiedziały po prostu, jak to będzie wyglądało. No i co kochani, to chyba tyle w tej części. Ja za chwilę się będę szykowała do pracy i zobaczymy, co tam będzie jeszcze się działo. Dzisiaj pewnie nic ciekawego. W środę jadę znowu do Opola na szczepienie i... ale z tatą tym razem, także będę się bezpieczniej czuła i spokojniej przez drogę. Dzisiaj zaczyna się znowu 13-dniowy maraton w pracy. Powiem Wam szczerze, że te realia nasze w Polsce są tak beznadziejne w ogóle. Później się ludzie dziwią, ci z władz, że ludzie się wypalają zawodowo, że ludzie nie mają chęci, są niemili w pracy, są jacyś zgorzkniali, nieuśmiechnięci, pracują, bo muszą. No jak człowiek musi pracować, tyrać dniami i nocami, że tak już powiem, to... no, nie ma co się dziwić. Niestety takie polskie realia, żeby po prostu zarobić na jakieś tam godne życie, to niestety trzeba pracować. I tak, dajcie mi znać, co Wy myślicie na ten temat. Dla mnie te realia nasze polskie są po prostu przerażające. To wszystko, co się dzieje i to wszystko idzie w coraz gorszą stronę, to... Tak jak u nas jest mała miejscowość, no niby tam miasto jest kawałek dalej, 9 km, no ale w tym mieście no jakieś tam dwie fabryki są, czy trzy fabryki, no i tyle. No, a w fabryce co robimy? Stoimy na linii, na produkcji pracujemy za co? Za jakąś tam najniższą krajową, oczywiście dodatki dostajemy, jak tam są nocki i tak dalej, wyrobienie, premie i tak dalej, i tak dalej. No ale trzeba się, niestety trzeba tyrać, także... Jest to strasznie, strasznie takie przerażające. Nie wiem, co będzie kiedyś, co będą robiły nasze dzieci, jak to będzie wyglądało. Nie wiem. I co ja będę w ogóle robiła teraz? Już poogarniałam wszystko. Wszystko mam gotowe, wszystko mam zrobione. Fajnie, jest jej prawie 11, także... No zobaczymy. Na razie. Zobaczcie, jak jest pięknie na dworze. Normalnie jest słoneczna pogoda. W cieniu może nie jest tak ciepło, ale myślę, że w krótkim rękawku można wytrzymać, ale w słoneczku jest po prostu gorąco. Grzeje strasznie, jest przyjemnie. Ja powiem Wam szczerze, że ja ogólnie nie lubię ani jesieni, ani zimy, no bo to są raczej chłodne pory roku, ale tak jak teraz, jak jest takie słoneczko, jest jeszcze trawa zielona, liście są żółte, takie czerwone, pomarańczowe. To jest po prostu coś przepięknego. Zobaczcie, jak świetnie świeci. Kurczę, normalnie. Nic tylko się cieszyć. Jest ciepluteńko i naprawdę fantastyczna pogoda. Zaczęłam nagrywać tam
na górze, gdzie mieszkam, ale po prostu sąsiadka z bloku. Ja, mnie po prostu ta ciekawość ludzi strasznie zadziwia, bo ja bym się nie odważyła, nawet jeśli ktoś idzie z kamerą i się nagrywa, wejść po prostu do okna i centralnie patrzeć, co ta osoba robi. No w ogóle uwielbiam swoją miejscowość, kocham, po prostu nie wyprowadziłabym się stąd za nic w świecie, ale ta ciekawość po prostu sąsiadów mnie czasami... Nie, to już jest śmieszne, to już jest po prostu śmieszne. Jak ludzie są ciekawscy, przyjedzie się z zakupami, to już wiecie, siedzą w oknach, patrzą, pewnie z kalkulatorem przeliczają, ile to ona nie wydała na zakupy, w jakim sklepie nie była, także śmieszna sprawa. A wracając do pogody, to jest po prostu przecudnie, patrzcie i podziwiajcie. Kurczę, muszę to uwiecznić, bo to jest coś fantastycznego. Październik ma być taki cały cieplutki, także ja jestem w siódmym niebie. Październik to ogólnie jest dla mnie wyjątkowy, bo właśnie mam urodziny. 15 października, 11 października mieliśmy z mężem rocznicę ślubu, 6 i właśnie idealnie wypadło, bo to była sobota i właśnie 6 lat temu w sobotę braliśmy ślub i była identyczna pogoda i właśnie w niedzielę też było cieplutko, ślub mieliśmy przepiękny, jak szliśmy właśnie drogą do kościoła, to po prostu było przecudnie, można było też iść w krótkim rękawku, właśnie panie, które szły w sukienkach z mamą, tak wspominałyśmy ostatnio, nie musiały mieć żadnego bolerka, ani żadnego żakietu, naprawdę coś fantastycznego, powtarzam się, wiem, ale jestem po prostu, ja kocham słońce, dla mnie słońce jest taką, daje taką pozytywną energię, po prostu napawa mnie takim pozytywizmem, takim dobrym myśleniem, po prostu mam wtedy dużo energii, jestem szczęśliwa, od razu humor mi wraca, nic mnie nie boli, także jest zarąbiście. Także tak samo było 6 lat temu, ta sama pogoda, także super sprawa. Byliśmy z mężem, tak szybko wam powiem, na kolacji z okazji rocznicy, romantycznie, ale z Alusiem razem, także było fajnie. Z Frankusiem sobie teraz, no Franki znowu zaczyna. Jesteśmy na tym samym boisku, o jeszcze wrócę do tej sytuacji, bo Franki kopał tutaj dziury i dalej kopie, znowu się uparł i pokazywałam to wam w ostatnim, przedostatnim vlogu chyba i któraś z was mi napisała, że no kurczę, pewnie nie zakupuje tych dziur i zapewne kilka osób to już skręciło na tym nogę. Otóż nie, moi drodzy, no tutaj są faktem dwie bramki z tej strony, to oczywiście tutaj w zamiarze by miało być boiskiem, my się śmiejemy, że to jest stadion narodowy, no ale możecie zobaczyć, jaka jest trawa tutaj. Nawet do psa tutaj chyba koszą raz w roku, albo nie wiem w ogóle jak, ja nie pamiętam kiedy było, chodź Franki, nie wolno. Nie wiem kiedy tutaj było ostatni raz koszone, był tu festyn niedawno, to można było się przewracać o tą trawę, także no jeżeli ktoś gra na takiej wysokiej trawie, na takim boisku, to ja gratuluję. Myślę, że przez tą trawę można byłoby sobie więcej krzywdy zrobić niż przez te dziury. Także spokojnie, tutaj nikt nie gra, jest jak najbardziej okej. Zresztą kurczę, ten vlog będzie strasznie długi, bo... jeszcze bym coś tam wam mówiła, ale już chyba skończę gadanie, bo się zanudzicie tutaj ze mną. Ja sobie z Frankusiem pospaceruję, naprawdę napawam się tą wspaniałą pogodą. Ach, to jest po prostu coś przecudnego. Nic, tylko się po prostu cieszyć. Ja myślę, że z tą pozytywną energią, z tą przepiękną pogodą w tle, no teraz z domem, ale przed chwilą zakończymy dzisiejszego vloga, bo pewnie już będzie miał i tak z 8 godzin. Także dajcie znać, czy wam się podobało. Dziękuję wam za wszystkie miłe komentarze. Jestem tak przeszczęśliwa, że moje vlogi wam się podobają, mimo że nie pokazuję wam jakiegoś takiego, wiecie, bardzo szalonego życia. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za to, że ze mną byłyście, spędziłyście ze mną ten czas. Dajcie znać, czy wytrzymałyście do końca. No i jak wam się podobało. Także trzymajcie się, dzięki, buziaki, hej!